Dla nas dzisiaj bardzo ważny dzień. Właśnie podpisaliśmy umowę na realizację naszego najważniejszego projektu, jaki mamy w obecnym czasie. To jest remont starego naszego budynku Lipsk. Do przetargu zgłosiło się 6 firm, z tego wygrała jedna, Solid Construction, z którą już mamy bardzo pozytywne doświadczenia, bo pracowaliśmy nie tak dawno przy remoncie Akademiku Pryzma, więc wierzymy, że teraz będzie również tak dobrze i tak solidnie, jak było w przypadku Pryzmy. Jest to inwestycja ważna nie tylko dla Politechniki Opolskiej, ale też dla Opola, ponieważ to jest jedna z większych inwestycji, która w tej chwili będzie w naszym pięknym mieście realizowana i bez wątpienia poprawi wizerunek tamtej części Opola, części ZWM-u. Tak, to będzie zupełnie coś innego, zostanie tylko kawałek konstrukcji stalowej, która będzie wzmocniona, ale będzie zupełnie inna fasada, będzie bardzo współczesna, bardzo nowoczesna, oddająca charakter Politechniki Opolskiej i miasta Opola. Remont był ważny o tyle, że z jednej strony tam już był bardzo duży dyskomfort funkcjonowania w tym budynku, tam studenci, pracownicy bardzo mocno narzekali na otoczenie, na środowisko, na temperatury przede wszystkim, gdzie w lecie zawsze było bardzo gorąco, a w zimie było niestety bardzo zimno pomimo działającego ogrzewania. Stąd ten komfort będzie bardzo mocno poprawiony z jednej strony, a z drugiej strony cały czas konsekwentnie realizujemy naszą strategię, która polega na konsolidacji Politechniki Opolskiej w koncepcji Campus 2.5, czyli będziemy tam łączyć właśnie dwa wydziały, Wydział Ekonomii i Zarządzanie oraz wydział, który w tej chwili miał swoją tam siedzibę, czyli Wydział Inżynierii, Produkcji i Logistyki. Każda budowa na swój sposób jest specyficzna. Tutaj jest akurat budynek dość trudny, w tym sensie, że wchodzimy w istniejącą konstrukcję budynku. Jest to konstrukcja stalowa z lat 70. Tam dojdzie do wzmocnienia konstrukcji. Musimy wykonać konsole, które będą oparciem dla przyszłej fasady dla tego budynku. Dlatego no, dość pracy przy tym budynku jest. Także pracę rozpoczynamy już w październiku. W pierwszej kolejności przeprowadzimy prace rozbiórkowe. Usuniemy z budynku azbest, wzmocnimy konstrukcję stalową. No i ruszamy do prac już montażowych. Tą konstrukcję zobaczymy już na wiosnę, natomiast no, później systematycznie będziemy już tą konstrukcję zamykać do końca roku.